To pierwsze parę sekcji mamy za sobą. Niestety dało sobie już znać to, że część centralna argumentacji naprawdę to spora dawka myśli i koncepcji, które właśnie tam gdzieś w końcówce się odbijały delikatnie czasami właśnie bez tych sygnałów, bez tego, że nie mamy jakby tego na świeżo w pamięci, no to pewne rzeczy nam może być trudno jakby uchwycić. Dobrze. Bierzemy się w takim razie za kolejną warstwę, czyli kolejne dwie cząstki tematyczne, które schodzą się do centrum tego kompozycji całości listu. Po jednej stronie pokazywałem wam już kiedyś na pierwszym wykładzie krótki tekst z pozdrowieniami, wśród których jesteście i wy, wśród których, to znaczy to jest dokończenie tego zdania, tych wszystkich, których należałoby doprowadzić do posłuszeństwa wierze. Wśród których jesteście i wy, tak? I powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, tak? I pokazywałem wam ostatnio, nie ostatnio, tylko właśnie na tym pierwszym, już na tym slajdzie to delikatnie też zaznaczyłem, że fragment z pozdrowieniami, ten najbardziej obszerny 16 rozdział, on właśnie co do zasady jest przede wszystkim takimi pozdrowieniami, ale te pozdrowienia zostały wbudowane jakąś taką ramę, a Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi, które stanowią jakby rozczłonkowanie tych życzeń, które kończyły pierwszy fragment. Pierwszy fragment z pozdrowieniami na samego początku listu. Zwróćcie uwagę, że w tych określeniach, które się pojawiają tutaj na 6-7 rozdziale, w 6-7 wersecie pierwszego rozdziału, jest nie tylko samo pozdrowienie, ale jest po prostu całe nagromadzenie bardzo pozytywnych określeń pod adresem odbiorców. Tak? Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój, powołani przez Jezusa Chrystusa. Więc to są niesamowicie pozytywne rzeczy i kiedy przechodzimy do części końcowej, no też widzimy, że w podobnym klimacie Paweł pozdrawia różnych znajomych swoich w Rzymie i w podobnym jakby tonie zwraca się do odbiorców. I wydaje się, że to jest taki sygnał, kiedy już jesteśmy świadomi tej polaryzacji między tymi częściami, które zaczynają i kończą, a tą częścią główną argumentacji, która ma jakby trochę wyprostować myślenie odbiorców, gdzie są bardzo takie ostre czasami fragmenty krytyczne, że po prostu musimy o tych sposobie wypowiadania się Pawła, krytycznym, bardzo ostrym, no myśleć z pewnym takim dystansem. Tak? Musimy rozumieć, że te jego bardzo ostre momenty trzeba widzieć w tym szerszym planie, jak generalnie widzi odbiorców. To nam się może w głowie nie mieścić, jak można do jednych pisać właśnie w ten sposób, a zaraz potem powiedzieć z waszego powodu to i tam, tak? Poganie bluźnią imieniu Boga. No, sympatyczny zwrot. Ale jednak w tej retoryce Pawłowej te rzeczy się mieszczą, tak? W tej kulturze, z której on pochodzi, można powiedzieć sobie rzeczy bardzo ostre, ale one mają określoną funkcję i odbiorcy przeważnie tą funkcję są w stanie zrozumieć, dlatego po prostu nie chwycą za kamienie od razu. Przynajmniej niektórzy. No bo tak to też wygląda. Nie? Dobrze. Szybciutko w takim razie pozwólcie tą pierwszą część. Widzę, że wraca nam tutaj dwa razy powołanie, tak? Powołanie przez Jezusa Chrystusa, tak? Umiłowanym Boga, powołanym świętym i to jest jakby ciąg dalszy. Mam wrażenie, że ta pierwsza cząstka to poskłada się z takich właśnie czterech cząstek, gdzie powołanie jest i życzenia, same te właściwe życzenia są jakby
wyrażone wprost. I jest w tym po prostu jakiś taki element i zachęty, i docenienia tych odbiorców oraz to, że Paweł zwraca się do tych wszystkich, którzy są w Rzymie i do tych wszystkich, którzy tam w Rzymie są i musimy sobie dopowiedzieć pewną ideę z wersetu wcześniejszego i też winni być wszyscy przywiedzeni do posłuszeństwa wiary, tak? Posłuszeństwa wiary. Więc ten element taki po prostu ogarniający ich wszystkich w Rzymie w pierwszym takich parze myśli potem rozwija się do tych pozytywnych stwierdzeń o nich razem. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, kolejny raz Paweł mówi wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, to już jest bardzo takie mocne sformułowanie, ale znowu ono w tym kontekście, w jakim są odbiorcy, no, ma swoją siłę. Paweł znowu widzimy, nie robi rozróżnienia między tymi swoimi rodakami i poganochrześcijanami, niezależnie od tego, jak bardzo się różnią w swoich jakby nastawieniach, jak bardzo się teraz aktualnie toczą boje między sobą. Dobrze. Powołanym świętym, umiłowanym Boga, powołanym świętym. Zwróćcie uwagę, to jest właśnie ten przykład, kiedy Paweł opisuje w sposób pozytywny obie strony i przez to stara się im pokazać, jak on na nich patrzy, że razem są współuczestnikami rzeczywistości ważnej, która no, jest niesamowita na swój sposób, tak? Samo to, że on pisze o nich w ten sposób razem, to jest też w ramach tego listu, tego problemu, który stara się rozwiązać, no jest już elementem, oczywiście drobnym w tym miejscu, ale jednak już elementem perswazji do odbiorców. Dobrze. Przejdźmy w takim razie do fragmentu dopełniającego, on jest dużo obszerniejszy. Powiem Wam tak. Jednak zrezygnuję z tego przeczytania. Przeczytamy tylko jego fragmenty. Więc jest tak. Na obu pokoju niech będzie z Wami wszystkimi. Tak? Tak się moim zdaniem rozpoczyna ten cały blok pozdrowień. Potem następuje polecenie Feby, siostry naszej, która jest diakonisą zboru w Kenchereach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od Was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Pryska i Akwila to są małżeństwo żydowskie. Także zbór, który jest w ich domu. Tak? Zwróćcie uwagę, że Paweł tutaj pozdrawia ich, Pryskę i Akwilę, i zbór, który jest w ich domu. Tak? Ja pamiętać, jak mówiłem, że istnieje raczej taka teraz koncepcja, że w Rzymie nie tyle by była jedna scentralizowana jakby społeczność, ale raczej to były grupy właśnie wokół jakichś literów lokalnych. I od tego momentu zaczyna się cała lista pozdrowień. Epeneta pozdrówcie umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Marię, która wiele dla was się natrudziła. Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są znacznie i zaszczytnie znani. Problemy z rozpoznaniem sensu kierunku myśli Pawła między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? To jest taki cały długi ciąg. Potem następuje pojawienie się nowego tematu i to przeczytam. Wers 16 chyba jest taki dosyć szczególny. Do niego wrócimy. Tak? Ten ciąg się tutaj jakby kończy. I tych, którzy są z nimi, zwróćcie uwagę, coś podobnego, jak było tam przy Akwilii i Prysce, wszystkich świętych. 16. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym, do tego wrócimy za chwileczkę. Pozdrawiam Was wszystkie zbory Chrystusowe. Tak? Czyli tu jest jakby ten taki pozdrowienie jednych, pozdrawiają Was. I tutaj ten 16. w początku ma ciekawą rzecz do przemyślenia. Potem nagle następuje przeskok. A proszę Was, bracia, abyście nie się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, czyniących
czyniących, unikajcie ich. Tu jest moja interwencja w porządek grecki tekstu, dlatego teraz to brzmi dla was tak może kropowato. Na waszych wydrukach jest wytłumaczone, dlaczego akurat zachowałem porządek z greki. Tacy bowiem Panu naszemu Chrystusowi nie służą, ale własnemu brzuchowi. I przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca apostaszków. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego z was raduję się i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju zetrze szatana pod stopami waszymi rychło. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Zwróćcie uwagę, jak bardzo mocno, ostro, jakby zadziwiająco brzmi to. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego się z was raduję. Tak? I tak dalej. Jeżeli byście po prostu mieli chociaż troszeczkę na świeżo te różne fragmenty tak ostrej krytyki, czy pod względem jednych, pod adresem jednych, czy drugich, Pawła oczywiście w tym liście, no to po prostu te sformułowania są po prostu jak z kosmosu, jakby po prostu facet dopiero wrócił do tego pisania tego listu następnego dnia, albo po tygodniu i zapomniał już w ogóle o czymkolwiek pisał w środku. To jest tak duże zróżnicowanie tego zabarwienia tym odniesieniem do nich, tak? Dobrze. I końcówka. Pozdrawiam was Tymoteusz, współpracownik mój, i Lucjusz, i Jazon, Sozypater, rodacy moi. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem. Pozdrawiam was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. Pozdrawiam was Eras, skarbnik miejski, brat Fartus. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. No, oczywiście można do tego podejść jak na sympatyczne pozdrowienie, natomiast no, wszyscy komentatorzy zauważają, że to pozdrowienie końcowe jest zupełnie unikalne. Jest to najdłuższy ciąg pozdrowień, jaki spotykamy wśród listów nie tylko Pawła, ale w ogóle nowotestamentowych. No i niektórzy wręcz się dziwią, czy to jest możliwe, żeby takie pozdrowienia w ogóle Paweł wystosował. Chciałbym się z wami jakby najpierw przyjrzeć tym zawartości tych pozdrowień, bo wydaje się, że to jak to one funkcjonują tutaj co Paweł zrobił z tymi pozdrowieniami, to jest warte trochę głębszego zastanowienia się. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy jakby taki ciąg. Polecam wam, pozdrówcie, jakby polecenia, życzenia Pawła, aby coś tam po drugiej stronie się wydarzyło. I następuje potem właśnie wskazanie jakiejś osoby z jakimś dopowiedzeniem. I oczywiście z punktu widzenia retorycznego można by być może na to popatrzeć jak na taki dość długi układ równoległy, ale jeżeli by tak miało być, to wiemy, że w układzie równoległym oczywiście to, co jest na końcu, jest najważniejsze. Czyli rzeczywiście Paweł by mówił, popatrzcie na tych ludzi, jacy są. No i trzeba powiedzieć, że Paweł w tych pozdrowieniach robi rzeczy bardzo ciekawe. Po pierwsze, ta lista jest bardzo zróżnicowana. Tak? Zaczyna się od kobiety. I można powiedzieć, że w ogóle generalnie kobiety w tej liście są bardzo mocno reprezentowane, ale zestawia tam i kobiety, i mężczyzn, rodaków, Żydów i pogan. I to widzimy po imionach oczywiście. Imiona są żydowskie, greckie, łacińskie. Imiona są, wśród tych imion są typowe dla niewolników czy lub wyzwoleńców, ale też są wskazane domy bardziej znaczących ludzi. Widzimy, że w tych opisach tych ludzi, tych wierzących, powracają pewne idee, które Paweł rozwijał w środku swojego listu. Pojawia się miłość, braterstwo, jedność i kooperacja wierzących o różnych pochodzeniu, osobiste zaangażowanie w służbę dla Pana, zaangażowanie w służbę przez pomoc innym wierzącym. To są w większości osoby, które no powiedziałbym nie są, przepraszam za skrót myślowy, niedzielnymi wierzącymi, tak? To no, po prostu przychodzą, odsiedzą i coś tak dalej. Wygląda na to, że każdy z tych ludzi w jakiś sposób potrafił uzewnętrznić swoje zaangażowanie, swoje oddanie Panu. Paweł w tych dopowiedzeniach dookreśla te osoby, podkreślając nie tylko bliskość relacji z nimi, ale też jakieś uznanie dla nich.
Czyli mamy umiłowanego, czy umiłowany mój, tak? Ebenet, Stychas, Stachys, przepraszam, umiłowany w Panu. Widzimy tam współwięźniów z czasów, kiedy Paweł był więziony. Określeni są jako znaczni, wypróbowany w Chrystusie, należący do Pana, wybrany w Panu, święty i tak dalej. Także widzimy, że te osoby są szczególnie docenione przez Pawła i jako tacy zostają przedstawieni w społeczności w Rzymie, jako tacy są pozdrawiani. Bardzo mocno, bardzo licznej grupie, liczną grupę po prostu stanowią jakby podkreślenia służby, zaangażowania i poświęcenia. Tak? Feba niosła pomoc jako patrona, tak? Wielu między innymi Pawłowi. Z tą pomocą, z tym określeniem patrona wiąże się to, że po prostu wiąże się. Znalazłem dwa ślady. Jedno to takie, że komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu mówi, że to były naprawdę takie osoby, przeważnie dość znamienite, albo przynajmniej dobrze sytuowane, które udostępniały przestrzeń, miejsce do spotkań dla wierzących. Inny komentator, Debord, idzie w takim kierunku, że ta funkcja pomocy Feby była związana z jej pomocą prawną dla obcych wyzwoleńców, dla obcych, którzy przyjeżdżali na teren miasta portowego i potrzebowali właśnie takiej pomocy prawnej. Wydaje się, że skoro Paweł korzystał z jej pomocy, a on był przecież obywatelem rzymskim, to być może coś w tym jest. Że kobieta w jakiś sposób taką właśnie funkcję w tym obszarze prawnym czy jakiegoś zabezpieczenia formalnego pełniła. Dobrze, zwróćcie uwagę, Paweł podkreśla wśród tych ludzi również nie tylko współpracę, ale nawet podejmowanie ryzyka zagrożenia, tak? Dla życia, dla zdrowia, trudzenie się dla wierzących w Rzymie, również doświadczonych apostołów. To są określenia, które spotykamy przy tych ludziach. Współpraca, praca w Panu, wiele pracy w Panu. Więc ta grupa ludzi to nie przypadkowe osoby. Nie tylko po prostu znajomi, tak, z którymi mieliśmy okazję spędzić, jak miał Paweł jakoś tam spędzić czas. Ewidentnie pozdrawia tych, którzy najprawdopodobniej w jakiś sposób są mu bliscy, nie tylko na sposób właśnie taki, że się po prostu poznali, tak? Ale coś ich razem łączyło, ma jakieś doświadczenie pozytywne wobec nich. Być może to są osoby, które są w tych samych miejscach, jeśli chodzi o rozpoznanie Ewangelii, co Paweł, tak? Jeżeli by tak było, to być może w ten sposób Paweł daje delikatną sugestię odbiorcom listu w Rzymie. Zwróćcie na nich uwagę. Macie tam koło siebie ludzi, którzy są poukładani wewnętrznie i rozumieją, o co chodzi w Ewangelii, tak? Być może. Ale ponad nawet ten element zaangażowanego życia, służby dla Boga, dużo bardziej podkreślona jest jakby inna rzecz. Mianowicie to, że ci wszyscy są w jakiś sposób w tej ważnej, właściwej relacji z Panem, z Jezusem Chrystusem, tak? I to widzimy cały szereg jakby albo kiedy chodzi o konkretne osoby, które są pozdrawiane, ale potem również kiedy Paweł charakteryzuje społeczności, które miałyby ich pozdrawiać, tak? Że chodzi o ten związek z Chrystusem, o poddanie Chrystusowi, o służenie Chrystusowi. No dobrze, czyli bo może się tak zdarzyć, że i w tym momencie, w czasie tych pozdrowień, Paweł cały czas pracuje nad tą społecznością, aby być może przekierować ich oczy od tych, którzy sieją ferment i zamieszanie, na tych, którzy potrafią ten ferment jakoś okiełznać i być może będą mogli być lepiej wykorzystani tej społeczności, aby właśnie uspokoić i nastroje, i wejść we właściwy sposób z myśleniem o Ewangelii. Dobrze, ale to też, to
te charakterystyki postrawianych osób, to też mnie jakby troszeczkę skłania do tego, czy przypadkiem jednak Paweł nie pisze generalnie do liderów, tak? Bo też w tym momencie pozdrawiałby przez nich tych ludzi i im pokazywał ludzi, którzy są po prostu z określonym doświadczeniem i są z określonym jakby oddaniem żyjącymi, wierzącymi, tak? No, wierzącymi, którzy po prostu rzeczywiście traktują oddanie Chrystusowi bardzo poważnie. Dobrze. Łukasz zwrócił uwagę na werset 16, bo i rzeczywiście werset 16 zawiera w sobie dwa takie ciekawe miejsca. Pozdrówcie, to był ten cały ciąg główny, tak, pozdrowienia, tak, do wersetu 15. A nagle w 16 pojawia się pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym, ale potem pojawia się pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. Zwróćcie uwagę, że tutaj było pozdrówcie tego, tamtego, siamtego i tak dalej, nie? A tutaj jest jakby dopełniającą. Wy pozdrówcie, a was pozdrawiają, tak? Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. Czyli Paweł jakby tutaj bierze jakby na siebie odpowiedzialność tego, że wszystkie zbory Chrystusowe są w stanie ich jakby pozdrowić. No, wydaje się, że oczywiście na poziomie literalnym takie pozdrowienia to jest figura niemożliwa, no bo nikt prawdopodobnie Pawłowi nie był w stanie jakby udzielić pełnomocnictwa, żeby w ich imieniu pozdrowić być może jakieś pojedyncze zbory, tak, ale na pewno nie wszystkie zbory Chrystusowe. I zwróćcie uwagę, że w tym takim prostym sformułowaniu, jeżeli wiemy, że toczy się w jakiś sposób dyskusja o znaczeniu Chrystusa, o znaczeniu wiary Chrystusa jako drogi do usprawiedliwienia, drogi do pojednania z Bogiem, to takie proste pozdrowienie, pozdrawiam was wszystkie zbory Chrystusowe, może mieć takie zabarwienie, aby odbiorcy zrozumieli, że w tej prawdzie, którą starał się Paweł im przekazać i jakby wyklarować, a czego na razie nie mogliśmy mieć okazji doświadczyć, bo niestety środek tekstu jest jeszcze przed nami, że Paweł reprezentuje nie tylko naukę swoją, którą określa czasami jako moją Ewangelię, ale że to jest nauka, która rzeczywiście charakteryzuje zbory, które idą za Chrystusem. I wydaje się, że tutaj pozwala sobie na pewne uogólnienie, aby pokazać, że w tej perspektywie, którą on im przedkłada, w tych pozycjach stoją również inne zbory chrześcijan, które po prostu rzeczywiście uznały w Chrystusie, w Jezusie Chrystusa Mesjasza. Wydaje się, że tak to czytam, tak to rozumiem, tak, żebyśmy mieli to, no. Bo wiemy, że literalnie to jest jakby nie do zrealizowania. Nie ma takiej jakby fizycznej możliwości, żeby taka rzecz się po prostu wydarzyła. Pytanie, co Paweł robi, wzywając odbiorców, pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Ciekawe. Święty pocałunek. Co to w ogóle za pozdrowienie? Czytam z ostatnio Justyna Męczennika i tam po prostu Justyn opowiada są temu, że Żydowie Tryfonowi na jakieś zarzuty, że tam niby po nocach jakieś po prostu dziwne rzeczy się dzieje, po prostu to może mają obowiązek z jakimś pocałunkiem świętym. Bracie, nie idźmy w tą stronę. Cokolwiek się... Nie, nie idźcie, zastanawiam, co to jest. Dobrze, ale znowu pytanie, jak to przeczytać w kontekście, tak? Pozdrówcie jedni drugich. Pozdrówcie jedni drugich. No to jest, jeżeli to jest zapisane do społeczności, która jest w trakcie walki, no to Paweł stawia im wyzwanie. A ponieważ wcześniej im napisał, aby wasza miłość była nieobłudna między wami, to jest tam bodajże 12 rozdział, 12, 13 jakoś tak, 12, no to teraz pytanie, co z tym zrobią. Po prostu mogą to zignorować, tak? Ale jednak przynajmniej usłyszeli, że Paweł zachęca ich do tego, aby oni się jednak po prostu uznali to, że są wzajemnie w tych samym miejscu, w tej samej rodzinie, w tym samym ciele Chrystusa, tak? Zwróćcie uwagę, do samego końca Paweł
toczy bój o to, aby ich problemy nie zdominowały tej społeczności, ale żeby zostały usunięte, aby ich relacje zostały uzdrowione. Dobrze. Na dole, teraz są te wersety 21 do 23, tam się jakby pojawiają znowu do pary pozdrowienia. Tak? Te pozdrowienia otaczają ten fragment ostatni taki wzywający, zachęcający do wytrwałości w Ewangelii. To jest ciekawe, bo to są cztery takie szeregi bardzo króciutkie, w których spotykamy różnych współpracowników Pawła i to jest czterech Żydów i czterech pogan. Pierwsi to są Żydzi, rodacy moi, a potem mamy czterech pogan. Tercjusz trzeci, Kwartus czwarty, czy cztery, no i pozostała część najprawdopodobniej z Koryntu. Tak? Gajus prawdopodobnie gościł, właśnie tak pisze gospodarz mój, w Koryncie Pawła. Dobrze. Przepraszam, Marku, tam pytałeś ten pocałunek święty, ja tak się zamyśliłem, jak próbowałem nadążać za czym mówisz. Ja myślę, że tutaj taką odpowiedzią do pocałunku świętego może być tło historyczno-kulturowe, ponieważ nawiązując do zwyczajów blisko wschodnich, a szczególnie do całego Tanach, gdzie znajdujemy wiele takich przykładów, pocałunek święty, czyli objęcie, ucałowanie się wzajemne, które do dzisiaj jest też traktowane w wielu kulturach wschodnich, żeby to obserwować przy telewizji, było wyrazem głębokiego pokoju pomiędzy tymi, którzy się obejmują, witają, symbol pokoju. Więc w kontekście tego listu, ja to rozumiem w ten sposób, że kiedy nasz brat Pan Paweł pisze pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym, to nie powodujcie rozdźwięków, tylko ucałujcie się pocałunkiem świętym w Chrystusie. Tak to rozumiem. Pewnością życie w pokoju. Czyli, niech wreszcie, że tak powiem, zapanuje pokój między wami. Nie walczcie ze sobą, dokładnie. Okej, na jednym z wykładów w Świętokowicach właśnie jeden z tam z obecnych zasugerował, czy to właśnie było ustanowienie znaku pokoju. To nie było ustanowienie, bo w tamtej kulturze po prostu pocałunek funkcjonował właśnie w takim charakterze, tak samo jak właśnie... Dzisiaj się ludzie myśleli. To nie ustanawiano pokoju, tak, tylko tak, tak, tak. To było wyrazem. Dobrze. No w każdym razie chciałem zwrócić uwagę, że po prostu ty, Paweł, w tym zakończeniu jakoś zadbał o to, żeby było tak ładnie symetrycznie. Zostawmy to, bo dzisiaj po prostu chyba już z tego więcej i tak nie wyciągniemy. Natomiast warto zerknąć do tego, co Paweł zaproponował nam w środku tego. No tutaj jest straszne zamieszanie, ale zwróćcie uwagę tak. Werset 17 i 19 razem wyrażają pewne życzenie Pawła pod adresem odbiorców. Tak? Proszę was, unikajcie, chcę i tak dalej. Tak? Więc widzimy, że tutaj po prostu są jakieś wskazówki ostatnie odnośnie tego, co Paweł chce odnośnie w stosunku do odbiorców. Natomiast to, co się dzieje w tych miejscach akcentowanych, to jest wyraz stosunku do Chrystusa, stosunku do Boga, ale też stosunku Boga do określonych ludzi z określonych powodów. Tak? Czyli przyjrzyjmy się w takim razie, co Paweł włącza w te ostatnie pozdrowienia w samym centrum. To, że to jest centrum, wydaje się, że to jednak ma swoją wagę. Tak? Proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy zniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, czyniących. Tak? Czyniących, czyli w dopowiedzeniu jakby zniecających spory i zgorszenia. Tak? Unikajcie ich. Tacy bowiem Panu naszemu Chrystusowi nie służą, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą w serca prostaczką. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego z was raduję się i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła.
Dobrze, a Bóg pokoju, zatrzeszatana pod stawami waszymi, rychło, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niechaj będzie z wami. No tutaj mamy kilka też dość ciekawych sytuacji i niektóre po prostu myślę, że mogą być nawet dla nas wyzwaniem. Po pierwsze, to jest z tych tekstów ramowych jeden z niewielkich, tutaj właśnie jeden werset raptem, który sugeruje, jeden i ten drugi następny, 18, że coś tam jednak mógł być jakiś problem, tak? Pozostałe wersety są już bardzo, bardzo, powiedziałbym, no, w miarę spokojne. 17 daje nam świadomość, że jednak są osoby w tamtej społeczności, które wzniecają spory i zgorszenia. Zgorszenia, wedle tego, jak po prostu miałem okazję się temu przyjrzeć, przynajmniej w Ewangeliach, to określenie, które bo sens jest mniej więcej taki, że po prostu spory i przeszkody w dalszym podążaniu za Chrystusem. Tak by to jakby ujął. Zgorszenia, czyli jakby stawianie komuś przeszkody, aby dalej szedł w tym kierunku, w którym powinien iść. Zwróćcie uwagę, że Paweł w środku tego wersetu podkreśla to, że wierzący w Rzymie przyjęli określoną naukę, tak? Przyjęli. I no tutaj muszę przyznać, że kiedy ten werset jest o tyle jakby dla mnie dość ważny, bo mam wrażenie, że tak często jak słyszę o społecznościach, które się rozłażą z powodu sporu takiego, siakiego, owakiego, gdy się rozpadają, to jest tak bardzo cały czas nasza rzeczywistość. I to jest ciekawe, że Paweł widzi również olbrzymie zagrożenie w tym, że taka czy inna osoba, zwróć uwagę, która jednak nie bardzo służy Chrystusowi, nie bardzo chce się Jemu poddać, ale wydaje się, że skupia się na sobie, na tym, aby samemu zaistnieć. Być może temu własnemu brzuchowi, albo chodzi o jakiś zysk fizyczny, albo po prostu o nadęcie się, tak? O nadęcie w sensie pycha, pewna, być może pycha, arogancja, albo po prostu chęć zaistnienia. Potrafi jakby wkupić się w zaufanie osób, które mają po prostu taki punkt startowy w stosunku do innych ludzi zaufania, tak? Nagle potrafi się po prostu to wszystko obrócić fatalnie i nagle się okazuje, że są w sidłach złapani i biorą udział w jakimś gorącym sporze, który może prowadzić do jakiegoś nie tylko zaognienia wielkiego, ale też po prostu odejścia z drogi Chrystusa. Paweł mówi, strzeżcie się takich, tak? Unikajcie ich. Okej. Pytanie co do tego centrum jest takie. To dla was do przemyślenia. Czy tutaj, kiedy mowa jest o tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia, wbrew nauce, którą przyjęliście, czy chodzi o to, że oni, ci źli, okay, wprowadzają złą naukę, która potem prowadzi do sporów i rozdwojeń i tego, że niektórzy rezygnują, czy też chodzi o to, że spory i zgorszenia to jest coś, co nie idzie
według nauki, jaką odbieramy od Chrystusa. Brzmi strasznie? Ale to brzmi także doświadczenie. Proszę? Doświadczenie także może być. Co doświadczenie? Może doświadczenie, tak. To jest dla was do przemyślenia, bo sytuacja jest tego typu. Wiemy jakby z listu do Rzymian, że w tym zborze niektórzy na przykład w zakresie tego drugiego sporu o różne praktyki pobożnościowe tarcia były między ludźmi ostre i poglądy mieli różne. Tak? Jedni uważali, że są rzeczy czyste i nieczyste, inni mówią, dajcie spokój, to już wszystko przeminęło, wszystko jest czyste. Pytanie jest takie, czy jedynym naszym kryterium, jakie mamy, to jest jakby do rozpoznania takich sytuacji, to jest to, że są różnice, które są akceptowalne i są różnice, które są nieakceptowalne. Czy to jest jedyny klucz, ta para? Czy to jest sytuacja, jaką spotykamy w społecznościach, jaką mamy czasami do rozwikłania, czy przed jaką stoimy jako społeczności i sytuacja właśnie że tego różnorodnego dojrzewania, tak? Dojrzewania wierzących jako procesu. Czy ten problem jest jeszcze bardziej złożony? Tak? Czy to można sprowadzić czasami do tego prostego? Ustalimy pewne rzeczy, w których nie możemy się różnić i wszyscy, kto się jakby wyłamie, to w tym momencie musi się z nami pożegnać, albo my go pożegnamy. I są rzeczy, których się możemy różnić. A czy to jest, czy to proste takie jakby podejście troszeczkę, czy jest wystarczające do sytuacji, w jakiej jest realna społeczność, w której są ludzie z różnych bajek, z różnych tradycji, o różnym poziomie dojrzałości, o różnym zrozumieniu i wiemy o tym, że dojrzewanie nasze jest po prostu procesem. Tak? W związku z tym to jest rzecz, którą jakoś sobie trzeba zastanowić się. Wbrew nauce, to nam mówiąc tylko, co tutaj Paweł może mieć na myśli. Tak. Znaczy, jak się czyta tekst grecki, tam nie ma, pierwotnie nie było wersetów, nie było podziałów na wersety w tym sensie. Sens całego listu do Rzymu, przynajmniej jak ja rozumiem ten list, to jest taki, że tutaj akurat Biblia Warszawska to jest, tak? Cytat. Tu jest akurat tak zachowany sens, bo proszę was, bracia, abyście się wszedli tych, którzy wznieśają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Kiedy patrzymy na tekst grecki, taki jest też sens tego wersetu. Co by na tym przemawiało, że tutaj akurat czyli, w tym przypadku Pan ma na myśli podziały na tle doktrynalnym i co by za tym przemawiało, inne listy Pawła. Ale inaczej, czy ja Cię dobrze zrozumiałem? Bo jeżeli powiedziałeś tak, to brzmi, to mam wrażenie, że tą nauką, którą odbieraliśmy, to jest to, aby nie wzniecać sporów i zgorszenia. Pokażmy się, żeby ta droga nie była drogą rozwiązywania. Nie to miałem na myśli. Nim to miałeś na myśli. Ten fragment bardzo często jest tak interpretowany przez liderów różnych ruchów religijnych, natomiast sens tego wersetu jest taki. Paweł w całej argumentacji tego listu, kiedy się bierze ten list jako całość, zwraca uwagę na pewne podziały doktrynalne, które tutaj występują. A więc dwa stanowiska. Ludzi z narodów, którzy stali się uczniami Chrystusa i Żydów, którzy też, Judejczyków, którzy zostali uczniami Pana. Ci mieli takie poglądy, ci tacy ścierali się na tym podłożu. Natomiast tutaj Paweł zwraca uwagę na rzecz bardzo istotną, co czyni też w innych listach, na przykład w liście do Galatów. W 5 rozdziale wymienia uczynki ciała i między innymi wymienia herezję. Że ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, nie odziszczą Królestwa Bożego. Więc biorąc pod uwagę styl Pawłowy, który czytamy też w innych księgach epistolarnych, Paweł bardzo często walczy z błędami doktrynalnymi. W niektórych miejscach używa nawet takich słów, że gdyby anioł wam zwiastował inną Ewangelię niż ta, niech będzie poddany, przeklęty, że tam inaczej się oddaje też te zwroty, prawda? Więc tutaj chodzi o dokładne rozumienie prawdy, która została objawiona przez Chrystusa, prawdy o Ojcu, Synu, prawdy o zbawieniu. Więc te podziały, które są przedmiotem listu Pawła do Rzymian, podziały na tle doktrynalnym, Paweł tutaj konkluduje w tym wersecie. A proszę was, bracia, abyście się uszegli tych,
którzy zniecają spory i zgorszenia, czyli to nie chodziło o to, że oni się tam minimalnie różnili w pewnych poglądach. Paweł w tym liście poruszył bardzo poważne sprawy doktrynalne. Ale zwróćmy uwagę, że po prostu... Okej, nie, musimy jakby jednak przerwać to, bo nie będziemy dyskutować o fragmencie, którego żeśmy nie przerobili. Dobrze, okej. Rzucam wam hasło, pomyślcie na tym, czy życie jest prostsze, czy bardziej złożone, to jest właściwie takie pytanie. I czy ale nam jest łatwiej... Przepraszam, bo się Marku, o której no. mówiłeś, bo ten fragment można też tak odnieść, ja nie mówię, że nie. Nie, ja po prostu chcę, żebyśmy się zastanowili, jak to bywa z nami, skoro wiemy, że rozwój nasz jest... Skoro wiemy, że rozwój duchowy jest procesem, skoro wiemy, że po prostu z konieczności, jeżeli jakakolwiek społeczność jest, to mówiąc, to spotykamy się z różnych stron, z różnych domów, z różnych tradycji, z różnych rzeczy, tak? Skoro Paweł mówi do wierzących, że jest posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, fantastico, tak? Ale co im wcześniej powiedział na samym początku? Że będę i u was zwiastował Ewangelię. No to po co mamy zwiastować? Przecież ich posłuszeństwo jest znane wszystkim. To co im jeszcze chcę powiedzieć? Co im jeszcze chcę powiedzieć w temacie, tak? Zwróćcie uwagę, że można iść za Chrystusem i można mieć jakąś wiarę, przez tą jakość nie rozumie po prostu, nie rozumie byle czego, ale jednocześnie nie mieć tej wiary, tej świadomości wiary, tak? Tej świadomości, która wypływa jakby z rozpoznania Ewangelii, która jest rzeczywiście przed nami dostępna. Jedno z drugim jakby nie jest w sprzeczności. Bycie chrześcijaninem z perspektywy Pawła to jest jeszcze cały czas cała spora przestrzeń na nieporozumienia, błędy, potyczki, walkę i wiele innych rzeczy, tak? Bo inaczej to jego opowieści o Ewangelii dla ludzi, którzy są posłuszni Ewangelii i którzy przyjęli tą przecież naukę, nie miałoby żadnego sensu. Tak? Czy mnie mniej więcej rozumiecie? Mniej więcej. Dobra. Ale suma summarum, więcej. Interwencja Pawła jest po to, żeby te rzeczy, w których oni gdzieś nie doszli, czy są w drodze, zostały w jakiś sposób podsumowane i coś zostało ustanowione. Tak? Na pewno tak. Na pewno tak. Paweł po to robi, żeby coś wyjaśnić. My dokładnie nie wiemy. My dokładnie nie wiemy po prostu w jakiej fazie, że tak powiem, ostrości walki tej jako faktycznej ten społeczność się znajduje. My z tego opisu możemy przypuszczać, że to już się na przykład zaogniło strasznie, tak? Ale kiedy zobaczymy właśnie te fragmenty ramowe, które pokazują jakby jego zupełnie inny stosunek do tych ludzi, to wygląda na to, że my musimy jakby nałożyć sobie troszeczkę hamulce na to, żeby zbyt daleko nie iść w ocenie tej jego społeczności, które mogłyby się w nas rodzić z tych bardzo ostrych sformułowań pod jego adresem, tak? Które się trafiają potem w środku tego listu. Musimy zrozumieć, że Paweł używa czasami języka bardzo mocnego po to, żeby przeciwdziałać rzeczom albo kierunkom, które się jakby są już dla niego rozpoznawalne jako niebezpieczne, tak? No, tak to na razie rozumiem. Bo skoro jest tak, jak jest, że są opisywani w ten sposób i tak, jak było na początku, a z drugiej strony będziemy czytać bardzo ostre sformułowania pod ich adresem, no to gdzieś się muszą ten język musi się z rzeczywistością jakoś spotkać i o coś jakoś musimy to wziąć rozwiązać. Dobrze, zostawiamy to. Chciałbym jedną rzecz... Mieć pod pojęciem posłuszeństwo. To jest takie słowo, ale... Aha. Coś tam nam jeszcze... Tak. Nie. Ale chciałbym zwrócić uwagę również na to, że w tym temacie tego niebezpieczeństwa ze strony sporów i zgorszenia, czy jakby zahamowania drogi za Chrystusem, trzeba powiedzieć, że Paweł pokazuje w tym naszym fragmencie, że Bogu tak bardzo zależy na tym, aby jego plan był realizowany, że Bóg pokoju zetrze szatana pod stopami waszymi rychu. Zwróćcie uwagę, jakie to jest połączenie. Bóg pokoju zetrze szatana, waszego przeciwnika, tak, pod waszymi stopami rychło. Tak? Wydaje się, że ten stan walki i zwalczenia skutecznego z określeniem Bóg pokoju no jest ciekawym połączeniem samym w sobie. Tak? Ale wydaje się, że to pokazuje, jak bardzo Bogu na czymś zależy i czemu sam się będzie
w co sam się będzie angażował, aby zostało usunięte, bo to uderza właśnie w jego cele, w jego plany, w jego... To jego... Ruch. Sekundkę, bo... Ja chciałem tak to zauważyć, że wracając do pierwszego wiersza, pierwszego rozdziału, no. Jest pełen niewolnik Jezusa Chrystusa powołany na apostoła i tak dalej, a w tym 17, że ci ludzie takiego pokroju nie są niewolnikami naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale to jest grupa. Aha. I to jest kontrast. Kontrast, to, dokładnie. Co nie są o sobie, tak. Że jest niewolnikiem Jezusa, a tu po prostu, że nie są niewolnikami Chrystusa. Okej. Okay. I zwróćcie uwagę, te gry się takie po prostu się pojawiają w tym wszystkim. Dobrze. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że z jednej strony Bóg pokoju, tak, zewsze szatana, ale mówi pod stopami waszymi. I to jest to, że czasami po prostu używamy takiego języka, że po prostu Bóg walczy, teologia używa takiego języka, że Bóg walczy za swój lud. Ale wydaje się, że Paweł tutaj przedstawia sytuację troszeczkę inną, że to, jak bardzo sobie pewne rzeczy uświadomicie odnośnie Ewangelii, tak, i wprowadzicie to w życie, w swoim życiu, przez to Bóg jakby dokona jakby zwalczenia tego problemu, który pośród was się rozwija, czy ma szansę wybuchnąć, tak? Okej. Okay. Czy coś tutaj jeszcze mógłbym dodać? Myślę, że liderzy, którzy desygnują innych liderów na jakieś miejsca, potrzebują dużo rozeznania i mądrości, aby przyjrzeć się, czy przypadkiem ktoś nie jest jeszcze jakby w tym momencie, kiedy bardziej by jest zainteresowany budowaniem samego siebie, niż służeniem Chrystusowi, no to jest coś, co wymaga wielkiego wyczucia i jakiejś mądrości. Dobra. A co jest pierwsze stwierdzenie, określa rolę tych liderów, które czasami bardzo swoją kompetencje w tej, której powinni stać. Tak się składa, że czasami jeden drugiemu musi powiedzieć idź to zrób, co nie? I to jest, tak to jest po prostu. Czasami tak to jest. I wiesz, czasami mamy realność taką, że czasami na określonych miejscach są osoby, co do których mamy potem pewien ból tego, że są na tych miejscach. Nie? Może za daleko teraz idzie krok, ale czasami jest taki po prostu problem. Tak? Historia Starego Testamentu pokazuje, że czasami wydaje się, że być może lepiej, gdyby pewnych stanowisk, pewne osoby nie zajęły. Nie? No, tyle. Może za dużo powiedziałem. Może za dużo, nie wiem. Dobrze. Zwróćcie uwagę, jest apel o mądrość. Tak? Wcześniej, jakby mówiliśmy, kończył ten fragment mądrość Boga, tak? Ale teraz jest apel również o to, by oni byli mądrzy. By mądrzy byli w tym, co dobre i czyści wobec zła. Mądrość to jest coś, co jednak co jest olbrzymią wartością i mądrość, która podchodzi od Boga, której szukalibyśmy u Boga, to jest coś, co rzeczywiście w tej myśli żydowskiej, myśli biblijnej ma olbrzymią wartość. Na tyle jest cenna, że nagle potrafi również właściwie obejść się z tym, co dobre. Wydawałoby się, że jeżeli coś jest dobre, to już jest ok, wystarczy to po prostu brać i robić. Jak przekonamy się w przyszłym semestrze, mądrość poddana po prostu prawu miłości, prawu dobra, może nawet jakby właściwie zarządzać tym, co dobre i czynić pewne rzeczy we właściwym czasie, we właściwy sposób, umie rozpoznać czas, okoliczności. Nieprzypadkowo tutaj Paweł odwołuje się, jak sądzę, do mądrości, aby w nią inwestowali odbiorcy. W obydwóch miejscach tutaj widzimy pewną aprobatę dla odbiorców, tak?
o nauce, którą odbiorcy przyjęli i to, że się z nich cieszy. Cieszy się, bo właśnie przyjmują dobre pozycje. Razem. Dobrze. Masakra. Co mam teraz zrobić, moi drodzy? A gdzie ostatnia warstwa? Już dawaj, dawaj. Nie ma szans. No, co tu możemy zrobić? Przerwa? Jaka przerwa? Nie ma przerwy. Zostało odwołane. Dobrze. Umówmy się, że jakoś to będziemy musieli przebrnąć, a przynajmniej połowę tego. Trudno. Połowę przerobimy. Sesja C. Zajęliśmy się później. Ona na całe szczęście jest dużo regularniejsza, przynajmniej treściowo, i łatwiejsza do opanowania, nawet dla tych, którzy widzą te szlaczki pierwszy raz. Popatrzmy, jak sprawy się wygląda. Na krawędziach, najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Wiara odbiorców jest słynna, tak? Zwróćcie uwagę, że przyjaciółom też było o tym, że są słynni na całym świecie. A na dole, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu, ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej jest objawiane z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I zwróćcie uwagę, że w samym środku, to znaczy, pomijając teraz drobiazgi, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę, waszą i moją. Temat wiary w tym samym fragmencie pojawia się na początku, na końcu i w środku. Taki jest pomysł. Potem, w drugim kroku, pojawia się Paweł jako zwiastun Ewangelii. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego. Zwróćcie uwagę, teraz jest Ewangelia Syna. Wcześniej była Ewangelia Boga, tak? Teraz jest Ewangelia Syna. I na dole, 14 werset, Greków i niegreków, tak? Mądrych i niemądrych jestem dłużnikiem. Tak więc jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie, tak? Czyli zwróćcie uwagę, ich wiara jest słynna, są posłuszni, przyjęli naukę, a teraz Paweł pojedzie tam do nich zwiastować Ewangelię. Ale generalnie chodzi o to, że na tym warstwie drugiej widzimy Pawła, który jest sługą Boga, jest wręcz niewolnikiem tych, którzy jeszcze Boga nie poznali, bądź nie poznali dostatecznie z perspektywy Pawła, i Paweł jest zwiastunem Ewangelii. Tak? B. Krok dalej. Teraz się zaczynają takie teksty, w których Paweł pokazuje, że bardzo chciał się z nimi spotkać, ale miał problemy. Tak? Więc Bóg jest świadkiem, że nieustannie o was pamiętam, zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Tak? Motyw tego, że Paweł by bardzo chciał ich odwiedzić. Ale nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was. Lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Czyli Paweł chce, ale prosi Boga nawet, ale nie może. Do tej pory mu się nie udało. I uzupełniają te dwa szeregi dodatkowe rzeczy. Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. Tak? Czyli Paweł ma pewien potencjał, pewien dar, którego chce udzielić. A co się dzieje na dole? Aby zebrać jakiś plon wśród was, podobnie jak wśród innych narodów. Czyli to usłużenie ma się spełnić i coś się ma wydarzyć w odbiorcach, że Paweł nazywa jakiś się w nich jakby wytworzy pewien plon, pewien owoc. Dobrze. I w takim razie widzimy, jak te pary mają, a w środku, że chodzi mu o to, przy tej okazji spotkania, gdyby się miało do niego dojść, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, wraca cały szereg takich drobnych motywów, w których Paweł właśnie najpierw ich docenia wszystkich, za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Nie tylko jednych, ale drugich wiara też słynie, tak? Wszystkich razem, patrzy na nich razem. Potem jednak podkreśla, że kiedy mówi na samym dole, że Ewangelia Chrystusowa jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. A jednak najpierw Żyda, potem Greka. Co za pomysł? Najpierw Żyda, potem Greka. Ale dla Pawła będzie to istotne.
ponieważ w którymś momencie, kiedy będzie w trzecim rozdziale mówił, a jaki jest pożytek z bycia Żydem? No niesamowity, tak? Przecież Żydzi otrzymali słowo, tak? Kiedy będzie mówił w dziewiątym, jedenastym, kiedy będzie mówił o kolejnych jakby zyskach Izraela, tak? Służba, prorocy, no, całość jakby ten cała jakby kompleks instytucji, który dostał od Boga, tak? 11 podkreśla, że to powołanie jest nieodwołalne. I jeszcze dodaje, że jest nieodwołalne. Czyli zwróćcie uwagę, że te drobne rzeczy nagle no, wchodzi coraz bardziej w tą sytuację tego rozdwojenia i pokazuje, że trzeba jednak popatrzeć na to i razem, ale nie zamierza w żaden sposób jakby umniejszyć tej pozycji Izraela, którą po prostu Bóg sam wybrał, aby po prostu Izrael spełnił funkcję wobec świata. Umniejszyć, ale i powiększyć też. Proszę? Umniejszyć, ale i powiększyć też. No, ciekawe, co jakby należało rozumieć najpierw Żyda, tak? No może jednak nie zupełnie też jakoś jednak podkreślić, że waga ich pozostaje. Dobrze. Co bym mógł tutaj po prostu powiedzieć, jeśli chodzi o te fragmenty, tak? Z jednej strony widzimy, że Paweł po prostu siebie pokazuje znowu jako przykład. Przykład oddania Bogu, służby Bogu, tak? Zwróćcie uwagę, że tutaj pojawia się takie, któremu służę w duchu moim. I dla nas się to może wydawać właściwie dziwne, jak to służyć Bogu w duchu moim. Ale jeżeli znamy jeden z podstawowych problemów, jaki potem przedstawia Paweł w liście do Rzymian, na przykład w 7 rozdziale, tak, pod koniec, to widzimy, że w którymś momencie opisuje stan człowieka, który szuka Boga i chce być mu posłuszny w oparciu o prawo, ale dostrzega, że w jego własnym wnętrzu jest bariera, której on nie potrafi przeskoczyć, tak? Chce zrobić dobrze, a trzyma się go złe. Jego wewnętrzny człowiek szuka Boga, a jednak napotyka już wewnętrzny opór, że ostatecznie nie zawsze mu się udaje wykonać to dobre, które chciał wykonać dobre. Któremu służę w duchu moim, tak? I nagle się okazuje, że jest to delikatny tekst, który już znowu naprowadza na pewną dyskusję, która się dalej będzie toczyć. Nie wyraz zewnętrzny uczynków prawa jest tym najlepszym wyrazem oddania Bogu i służby Bogu, ale ostatecznie tym kluczowym kryterium jest to, gdzie jestem względem Boga w swoim wnętrzu, tak? Jaki kierunek obieram we wnętrzu. Moje zewnętrzne rzeczy nie są bez znaczenia, ale ze względu na moją ogólną kondycję moralną nie są w stanie być tą bramą do pojednania z Bogiem, ponieważ Paweł stwierdzi to kilkakrotnie w liście do Rzymian i to na pewno pamiętacie, określa kondycję każdego człowieka jako niestety podległą grzechowi. W związku z tym, z tego powodu nie może jakby poprzez uczynki wykonać swojej służby dla Boga w sposób doskonały. Dobrze, czyli z jednej strony afirmuje ich, z drugiej strony pokazuje znowu siebie jako oddanego Bogu, delikatnie sugeruje już w sferę wewnętrzną, jako ten element, na którym gdzieś będą musieli się zatrzymać i pomyśleć, co autor miał na myśli, czemu im nagle mówi, że służy w duchu. Pojawia się ten element chęci odwiedzin ich, ale zwróćcie uwagę, że od tego momentu, tego wersetu 9, to jest oznaczonego cząstką 9b, Paweł jakby tak szedł jakby takimi krokami, pokazując coraz jakby bardziej nadrzędny cel tego jego działania, tak? Więc z jednej strony pamiętam zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Boga przyjść do was, tak? Czyli z jednej strony, żeby do was przyjść, ale to przyjście nie wyczerpuje sprawy.
Mówi, jeśli przyjść, to chociażby po to, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru. Czyli chcę być dla was sługą i chcę, abyście mieli korzyść z tego, co ja dostałem od Boga, tak? Ale to też jeszcze nie jest koniec, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją, tak? Czyli nagle pokazuje, że przestrzeń wspólnej wiary jest tym elementem łączącym jego z nimi wszystkimi i że to również powinna być ich perspektywa, że jeśli ufają Bogu, jeśli rozpoznają w Nim tego, kto jest wiernym ich wybawicielem, to mają zupełnie unikalną i bardziej fundamentalną podstawę do tego, żeby siebie razem traktować jako braterstwo, jako rodzinę, jako jedno ciało, niż te elementy, które po prostu teraz im służą za podstawę do sporu. Tak? Dobrze. I tyle. Widzimy, że do tej pory miał przeszkody. Greków, nie Greków, mądrych i niemądrych, jestem dłużnikiem. Pojawia się tutaj element dłużnika i trzeba powiedzieć, no pytanie, dlaczego on miałby się czuć dłużnikiem? No moglibyśmy powiedzieć, no bo wiemy, że wcześniej prześladował Kościół. No rzeczywiście może i tak, co nie? Ale mam wrażenie, że eksponując potem w tym liście pozycję, którą niestety troszeczkę nie wykorzystali Żydzi i Izrael, jako mieliby być, że mieli być po prostu świadectwem dla świata o Bogu, jaki jest, i mieli być świadectwem dla świata o możliwej społeczności z Bogiem właśnie według takiego imienia, jakie Izrael poznał, że z Bogiem miłosiernym, łaskawym, odpuszczającym, to mam wrażenie, że Paweł tutaj idzie w kierunku raczej z tym długiem w ten sposób, że on jako Żyd wobec pogan ma dług, ponieważ Żydom został jakby złożony pewien depozyt i Izrael zawiódł. Teraz Paweł chce być właśnie przede wszystkim dla pogan tym, który swoją pracę, swoją misję spełni jak najlepiej. Dobrze. Pytanie, a czemu w 16 wersecie nagle pojawia mu się jakiś wstyd? Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Co o tym myślicie? Jak byście to odczytali w kontekście tego właśnie, do kogo pisze i z jakim tam był, jaki tam był problem? Co mu się nagle włączyło, że się nie wstydzi? Poza Biblią. No. Sam pomysł, że nagle wyjedzie z wstydem jakimś. No, co za historia, no. Okej? Okay. Pomysł jakiś? No dobrze, zwróćcie uwagę. No. Mój pomysł jakby na rozwiązanie tego jest taki, wcale nie powiedziałem, że trafny. Widzicie, Paweł idąc za Chrystusem rezygnuje jakby z wszelkiego takiego, powiedziałbym, wizerunku świętego, jakby, który potrafi wiele wywalczyć sam. Jak to lepiej powiedzieć? Okazuje swoją siłę. Właśnie wycofuje się z pozycji siły. Wycofuje się z pozycji siły. Proszę? Całkowicie poddam jeden sposób. Chodzi o to, że po prostu polemizuje z ideami usprawiedliwienia przez uczynki w prawie. Czyli mówiąc krótko, po drugiej stronie są ci, którzy mam listę reguł i dam radę. Zrobię to i Bóg mnie musi przyjąć. Paweł mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, czyli nie wstydzę się tej dobrej nowiny, która nie opiera się na mnie, czyli na moich możliwościach, ale muszę się zdać na kogoś innego. Tak? Mam wrażenie, że stąd się bierze to, że on sam daje siebie, znowu jako przykład tego, że wybiera drogę oparcie się całkowicie na Bogu i na Jego Mesjaszu, na Jego Wybawicielu. Nie na sobie. Tak? Co nie znaczy, że w związku z tym prowadzi życie byle jakie. Tak? No wiemy, że nie prowadzi takiego, wręcz przeciwnie, dokłada wszelkich sił i walczy, aby jego życie było poukładane jak najbardziej według charakteru Boga. Dobrze. I teraz zwróćcie uwagę, że on taką Ewangelię nazywa mocą Bożą ku zbawieniu.
Taką Ewangelię nazywa mocą Bożą ku zbawieniu. I to jest istotne, bo to jest pytanie, jaką treść właśnie wstawimy w tą Ewangelię, jak was pytałem, co to znaczy ta dobra nowina, co w tej dobrej nowinie jest dobrego i tak dalej. Musicie tam wstawić coś takiego, co kiedy tam wstawicie, to będziecie czuli, że przypływa do was moc i daje wam, jakby przypływają do was siły witalne, życiowe, tak? Tam musi być taka treść w tej Ewangelii, tak? Jeżeli tego nie włożycie tam, włożycie tam rzeczy, które czasami się udaje usłyszeć, co jest Ewangelią, to możecie się okazać, że będziecie, nie będziecie mieć mocy, tylko będziecie jeszcze bardziej zdołowani. To jest taka też możliwość, bo w Ewangelię, w dobrą nowinę, wierzący czasami wtrącają jakby zupełnie różne treści. W każdym razie pomyślcie nad tym. Jeszcze jedna rzecz. Mówiliśmy ostatnio troszeczkę o wersecie 17, tak? Bo usprawiedliwienie Boże w niej jest objawiane, z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tak? Dosłownie tutaj nie jest usprawiedliwienie, tylko bo sprawiedliwość Boża w niej jest objawiana. Czy objawia się. Są różne tłumaczenia. Bo sprawiedliwość Boża w niej jest objawiana. W tej Ewangelii. Jest ona w Ewangelii. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbudowaniu każdego, kto wierzy, najpierw wierzy, bo sprawiedliwość Boża w niej jest objawiana, tak? Więc teraz musicie tak znowu pokręcić tą sprawiedliwością Bożą, aby w tą sprawiedliwość włączyć właśnie, włożyć właściwe znaczenie. Czy to będzie sąd, czy to będzie wierność, czy to będzie miłosierdzie, dobro, tak? Aby to zdanie razem z tym wcześniejszym, żeby to miało jakiś sens. No. I żeby gdzieś tam potem ostatecznie wylądować z mocą ku zbawieniu, a nie bez mocy. Dobrze. W porządku. Ostatni fragment z warstwy, który dopełnia tą część, jest niestety dość złożony i mam wrażenie, że nie powinniśmy go po prostu zacząć. On się będzie dopinał, ale nie chciałbym rzeczywiście. Pierwsze 15 dochodzi. Trudno, dokończymy go następnym razem. Bardzo chciałem nie tylko jego skończyć, ale jeszcze sobie się z wami paroma tymi refleksjami podzielić. To może pozwólcie, że tylko te refleksje wrzucę, bo one już są usprawiedliwione w stosunku do tego, co zostało powiedziane. Nie wszystkie, ale króciutko. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, jak Paweł się odnosi do Starego Testamentu. To jest oczywiście raptem zaczątek. Cała argumentacja ze Starego Testamentu będzie dużo dalej. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli, że dla niego to jest tak istotne, że w tych fragmentach ramowych on za każdym razem odniósł się do proroctwa, do pism. Tak? I to jest szalenie istotne, bo oczywiście wiadomo, że korzystał raczej z tekstów hebrajskich, które dzisiaj kwalifikujemy jako Stary Testament, bądź jeszcze wiemy lepiej, że też posługiwał się Septuagintą, czyli greckim tłumaczeniem Starego Testamentu, który nawet jest szerszy niż to, co zwykle mamy w przekładach na przykład Brytyjki, czy innych przekładach z nurtu protestanckiego. Więc to jest rzecz do przemyślenia, ale generalnie chodzi bardziej o to, że on z tych tekstów czerpał wizję odnośnie Bożych planów. Idea, że osoba po Chrystusie żyjąca, czyli nawet wręcz jakby współcześnie, w ogóle może zapomnieć o Starym Testamencie, to jest po prostu kompletne jakieś nieporozumienie, wydaje się, bo Paweł nawet dużo dalsze wizje odnośnie życia Kościoła, czytałem wam z rozdziału 15, również wziął ze Starego Testamentu. Tak? Czyli wizja odnośnie tej społeczności wierzących jako pogan i Żydów, razem oddających Bogu chwałę, to dla Pawła jest jeszcze przyszłość. On mówi, że teraz jesteśmy gdzieś w zaczątku, może się to uda, tak? Ale on właśnie z tamtych tekstów Starego Testamentu czerpie tą wizję, aby wiedzieć, do czego zmierzają. Jest pytanie, ile jest takich tekstów w Starym Testamencie, które nadal również z naszego punktu widzenia są wizją, na którą jeszcze czekamy.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz. To zapominam o tym. Druga rzecz. Jak wiecie, z dziejów apostolskich Paweł był prorokiem. Nie wiem, jakie macie kontakty, czy jakieś czasami do was może trafiają jakieś spotkania, być może jakby z proroctwem współczesnym, tak? Ja w każdym razie, może nie tyle może z samym proroctwem, ale czasami, ale chyba też tak. Bo dla Pawła bycie prorokiem, czy odnoszenie się do, jakby, czy nawet posiadanie własnego objawienia, o którym wiemy, że akurat takie coś spotkało Pawła, nie zwalnia go w najmniejszym stopniu z pracy nad Słowem, tym spisanym, ale wręcz przeciwnie, to go raczej do tego popycha, aby w ramach tej objawienia, które otrzymuje, aby zobaczyć, jak ma zrozumieć to, co jest napisane. W związku z tym wydaje się, że pewna jakby taka, być może taki kierunek dostrzegający w jakimś takim, czy w proroctwie, czy pewnej jakby takiej duchowości, która w współczesnej, gdzie po prostu pismo konkretne jest mniej istotne, bo mnie Pan coś mówi bezpośrednio, to jest coś, co prawdopodobnie Pawłowi jest zupełnie obce. Tak? Nawet jeżeli Paweł coś wyczuwa jako głos odnośnie teraz, tu i teraz Boga, to jest facet, który potem bierze się do słowa i patrzy, czy to może tak być, nie? Czy jak to zrobić, jak ta wizja rzuca światło na słowo. I zwróćcie uwagę, Paweł w całym tym liście nie odniósł się ani razu do autorytetu tego swojego proroctwa, ale używał tekstów prorockich i pokazał ich właściwe zrozumienie w świetle tej wizji, którą otrzymał od Boga. Czyli dla Pawła proroka tekst nie stracił nic z siły i wagi, tekst spisany, wręcz przeciwnie, był cały czas jakby przez niego rozważany i w oparciu o niego toczył jakby swoje no, może spory, czasami być może spory, ale generalnie prowadził swój wykład, wyjaśnienia, pomoc dla innych wierzących. Także nie odwracajmy się ani od Starego Testamentu, ani od proroctwa, bo wygląda na to, że jeszcze mamy sporo rzeczy do wyczytania. I pod tym względem myślę, że z Pawła warto, bardzo warto wziąć przykład. Wybaczcie, że troszeczkę nam to mi się posypało troszeczkę, no ale trochę żeśmy też czekali na kabelek. Jakoś żeśmy przetrwali, dokończymy następnym razem. Wszystkiego dobrego. Niech was Bóg prowadzi. Jakbyście mieli jakieś pytania, to na całe szczęście możemy jeszcze na przerwie sobie coś tam uciąć, pogawędkę. Спасибо за